Jest jedna fajna rzecz, którą Apple zapowiada, mianowicie zrobienie z tego włącznika dwustopniowego spustu migawki. Tak, no. I to jest dosyć fajna rzecz, bo to pierwsze wciśnięcie będzie blokowało nam ustawienia, a za drugim wciśnięciem będzie robione zdjęcie. To była taka innowacja, że ludzie się pogubili. Ludzie, dziennikarze nie potrafili określić, na ile razy się składa ten smartfon. Powiedz mi, czy zakupy zamierzasz robić w najbliższym czasie? Chyba nie. Nie? Myślę, że nie. Nie zachwyciła cię oferta tego tygodniowa smartfonów? Bo wiecie, w tym tygodniu same cudne smartfony miały premiery. Lekką ręką licząc, to z 5 takich smartfonów, co to można by było ewentualnie rozważać zakup. Powiem ci tak, ten, który najchętniej bym kupił, będzie u nas niedostępny. Nubia wypuściła tablet, nie wiem, czy widziałeś. Tak, tablet gamingowy z mocnymi bebechami, ze światełkami obowiązkowymi na pleckach, czy tam przezroczystą taką staweczką. Wentylatorek chyba nawet też ma, nie? Tam? Wentylatorek chyba też ma. Tak, no musi mieć, bo to jest znak rozpoznawczy gamingowych nubi, natomiast no mam pewne obawy co do całej reszty, ale zobaczymy, bo Nubia jest producentem nierównym. Ich ostatni telefon gamingowy na przykład wyszedł im bardzo fajnie. No zobaczymy, jak te tablety. No wiesz, teoretycznie mógłby być całkiem, znaczy wygląda na pewno całkiem fajnie. Oni mają, nie wiem, dwa kolorki, jeden taki. Tak, dwa kolorki. No. Jasny, biały, a drugi chyba czarny albo ciemno-szary. No taki grafit to jest, no. Tak, jakiś taki grafit. Jest Snapdragon 8, co teoretycznie ma szansę, żeby to rzeczywiście działało. Tak, to wiesz, to jeżeli chodzi o wydajność, to tutaj pudła nie będzie. Pytanie, jak ta wydajność się będzie zachowywała w czasie, bo z tym w Nubiach bywa różnie. Natomiast tu są takie rezerwy mocy, że zresztą ten tablet tam gdzieś błyskał wcześniej w benchmarkach i doskonale wypadł, także... Ja się spodziewam, że rzeczywiście jest jakaś szansa na to, żeby performance był całkiem fajny, dlatego że spodziewałem się wyższej rozdzielczości, powiem szczerze, wyświetlacza, a oni jednak poprzestali na Full HD z plusikiem i to z jednej strony jest fajnie, z drugiej strony jest niefajnie. Z jednej strony niefajnie dla tych, którzy właśnie spodziewali się wyświetlacza o wyższej rozdzielczości, bo to jest 11 cali jednak. No więc właśnie. Z drugiej strony jest szansa na to, że po pierwsze bateria trochę dłużej podziała, a po drugie procesor rzeczywiście ten wyświetlacz będzie w stanie obskoczyć. Jak z wrażeniami wizualnymi, no przy 144 Hz jest szansa, że naprawdę nawet przy Full HD to będzie całkiem dokładnie fajnie widać. Także jest szansa, że będzie. Zaszaleli też z pamięciami, dlatego że tam są, zdaje się, 3 tiery pamięci tak użytkownika, od 256 do 1 tera. I tak, do 24 ramu, co jest. A najlepsze jest to, że ten topowy wychodzi nieco ponad 3000 za ten tablet. No tak, dobrze jest mieszkać w Chinach i zarabiać w Polsce. No a w ogóle to jest też odjazd, bo na przykład no tablet, no tablety z reguły mają jakieś byle jakie aparaty fotograficzne wstawione, a ci dali 20 z przodu, 50 z tyłu. Dali skanery linii papilarnych, co też nie jest powszechne w tablecie. Bateria jest no taka typowa dla tej wielkości tabletu, tam 10 tysięcy z groszami, ale ze 120-watowym ładowaniem. Oczywiście musi być gamingowa wibracja 4D, no bo bez tego ani rusz. Stereo to jakby jest oczywista oczywistość. No i tu jeszcze wyczytałem, że no jest możliwość podłączania tabletu jako mobilnej konsoli z klawiaturą, myszą, kontrolerami popularnymi do gier, akcesoriami VR, AR i w ogóle ojcze, proszę pana. Zobacz, jak wygląda grubość, to jest lekko ponad 7 mm, a tam kurczę nie widać, że był aparat jakiś bardzo wystający. No w związku z tym to będzie takie fajne, cieniutkie. Tak, ale wiesz co, oni już w smartfonach zrobili to, że aparat nie wystaje. A tam też jest no, na przykład 64 albo 250 chyba jest, nie pamiętam już w tej chwili, co tam w tej Nubii się działo, ale i nawet zdjęcia robiło, słuchaj. Tak, ja się odnoszę do tego, że wiesz, że zazwyczaj producenci urządzeń mobilnych podają grubość w najcieńszym miejscu, a tutaj to najcieńsze miejsce jest praktycznie jest wszędzie, w związku z tym tutaj nie ma oszukaństwa, że mówimy ci, że 7 mm, a
tak naprawdę to jest 9, tylko jest rzeczywiście te 7 mm z haczykiem grubości na całej powierzchni. Także może to być całkiem fajna zabawka dla kogoś, kto tego typu zabawki lubi. A tablety, tak jak patrzyłem sobie właśnie na ostatnie statystyki, rzeczywiście urosła sprzedaż. Bardzo możliwe, że to dzięki temu, że rzeczywiście tablety obsługujące klawiaturę, sprzedawane szczególnie w zestawach z klawiaturą czy z rysikiem, są w stanie bez problemu zastąpić, nie wiem, no, tańszego laptopa, tak? No tak, no dokładnie, wielu ludzi przecież tak pracuje, czyli efekt iPada jakby wszedł. A drugie, wiesz, co mi przychodzi do głowy, że po prostu ludziom się tablety, te, które mieli, zużyły zwyczajnie. Te, które kupili wtedy w czasie boomu tabletowego, parę lat temu, po prostu już przestały działać, bo soft, bo baterie, bo potłukli. I może teraz znowu jest taki pik tabletowy właśnie z tego względu, że ludzie akurat i znowu za jakiś czas zjedzie i znowu to będzie tak falowało, no bo trzeba pamiętać o tym, że tablet wymienia się znacznie rzadziej niż smartfon, bo no, mamy wobec tabletów zupełnie inne oczekiwania niż wobec smartfonów. To prawda. Kemot się widzę upomina już, nie jesteście w stanie wytrzymać normalnie, ja nie wiem. Dobra. Od początku tygodnia, od 2 miesięcy gada się wyłącznie o nowych iPhone'ach. Jakby... Właśnie, co tu gadać, no są. No tak, to znaczy jest jedna rzecz, powiem szczerze, która mnie zadziwiła, bo byłem niemal pewien, że nowe iPhone'y będą miały rozpoznawanie linii papilarnych, że będą miały Touch ID, że będzie można z tego korzystać. Tym bardziej, że przecieki, które się pojawiały, pokazywały, kurczę, przycisk fajny pod przycisk linii papilarnych. No jest przycisk. No jest przycisk, jest to tak najbardziej, tylko że nie czyta w odcisku palca. No i po co miałby to robić? Face ID jest dużo lepsze. Tak, wszyscy użytkownicy iPhone'ów, jak czytałem w internecie, jak jeden mąż po premierze stwierdzili, że nie, oni nie korzystają, że Face ID jest najlepsze, bazujące na jednym aparacie, i że do tego jeszcze, no oni rozumieją, że są tacy, którzy może docenili Touch ID, ale że to nie jest potrzebne tak naprawdę. Nie jest, a wiesz, w przypadku akurat teraz iPhone'ów 16, położenie tego nowego przycisku jest takie, że korzystanie z niego w roli czytnika byłoby beznadziejne. To prawda. Bo on jest w dolnej części jakby telefonu, bo on służy do obsługi aparatu. Jeżeli miałoby być Touch ID w przycisku, to tylko w klawiszu włącznika, bo on trafia po prostu pod palec, a no ten drugi jest niżej, ten nowy. I przez to, że jest niżej, no to on jest przeznaczony do orientacji poziomej, kiedy robimy zdjęcia, bo w sumie ja nie wiem, jak w pionie. No większość coraz więcej ludzi robi w pionie i kurczę, jego położenie do pionowej orientacji, jak tak biorę sobie nawet swojego iPhone'a do ręki i tak przykładam, to jest tak bezsensowne, bo on jest u dołu. Za nisko jest jak dla mnie, więc robienie nawet zdjęcia za jego pomocą, trzymając aparat pionowo, również dla mnie by było niewygodne. Ja bym wyzwalał spust włącznikiem. No. To znaczy jest jedna fajna rzecz, którą Apple zapowiada, mianowicie zrobienie z tego włącznika dwustopniowego spustu migawki. Tak, no. To jest dosyć fajna rzecz, bo to pierwsze wciśnięcie będzie blokowało nam ustawienia, a za drugim wciśnięciem będzie robione zdjęcie. W tej chwili zresztą też już jest dodatkowa funkcjonalność, bo on ma czujnik nacisku rozpoznający siłę nacisku pi razy oko. Chyba jest dwustopniowa w tej chwili i to bodajże wywołuje w którejś z menusów po prostu. Tak, no można zoomować, można tam jeszcze coś nim robić. Tak, no bo on obsługuje również gesty, to jest też dosyć fajne. Także można rzeczywiście kilka różnych rzeczy tym robić. Także sam pomysł dedykowanego przycisku do aparatu fotograficznego jest najbardziej okej. Okay. Ja się po prostu dziwię, że jednak nie ma Touch ID, bo no naprawdę Apple, to nie jest tak, że oni nie potrafią, tak? To musiała być, kurde, jakaś decyzja polityczna, gdzieś na etapie projektu albo nawet jeszcze później podjęta, dlatego że, kurczę, no ten przycisk wygląda jak czytnik linii papilarnych w innych smartfonach. Tak, no to masz rację, że wygląda rzeczywiście dokładnie tak. Także wygląda, jakby to na chybcika było, nie, jednak nie, no bo kurczę, Apple rzeczywiście zamierzało zrobić sensowny czynnik podekranowy, tak, z tego co pamiętam, że miał się prędzej czy później pojawić, że miał funkcjonować, być najlepszy w ogóle na rynku w branży, ale kurczę, no
w momencie, kiedy się nie ma rzeczywiście gotowej technologii, to się nie pozwala chyba użytkownikom czekać, tylko się po prostu robi chociażby właśnie boczne i się implementuje się oprogramowanie i się robi boczne przecinki linii papilarnych. Ale kurde, z drugiej strony po co, jak wszyscy użytkownicy twierdzą, że Face ID jest najlepsze na świecie po prostu. Mówię, nie czytałem, powiem szczerze, w notkach po premierze, bo recenzji to chyba jeszcze nie czytałem, w notkach po premierze nie czytałem jakiejkolwiek krytyki, to znaczy czegoś, ale jednak by się przydało to Touch ID, ale jednak wolałbym mieć. Nie, Face ID jest wygodne, Face ID jest najlepsze i najbezpieczniejsze na świecie. W związku z tym jest OK. Tak, widzę pytanie o iPhone'a i o Pixela. No kurczę, już mówiliśmy ostatnio, że tego typu pytania... Ja nie bardzo wiem, jak na nie odpowiadać, powiem szczerze, dlatego że to są jednak zupełnie inne smartfony. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to ona jest porównywalna. Ona jest oczywiście inna, dlatego że ona jest inna nawet w obrębie samych iPhone'ów, tak? Bo tam jest z różnych materiałów obudowa. Natomiast, kurczę, no, są jedne i drugie to są smartfony flagowe, tak? I iPhone'y, i Pixel, to są po prostu smartfony flagowe. One muszą być porządnie zrobione. Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak tobie będzie pasowało do twojej ręki, do twojego sposobu użytkowania, nie jestem w stanie ci tego powiedzieć, bo de facto twoje pytanie dotyczy tego, który jest porządniejszy i z którego będzie mi się lepiej korzystać. Co z tego, że iPhone ma tytanową obudowę, jak się okaże, że ci nie leży w ręce, tak? Dokładnie. Tylko wolałbyś jednak Pixela, bo Pixel ci leży znakomicie. No kurczę, nie mam pojęcia, jaką masz rękę, jakie masz przyzwyczajenia w użytkowaniu smartfona. Także to nie jest tak prosto, słuchaj, powiedzieć, który jest lepiej wykonany. Nie wiem, który jest lepiej wykonany tak naprawdę. Jest to, według mnie, równość pomiędzy jednym a drugim. Natomiast przez cały ten tydzień na live'ach cały czas właśnie się pojawiały takie pytania. Pixel czy iPhone? Kurczę, ja zawsze odpowiadam krótko. Android czy iOS? Pixel jest iPhone'em w świecie Androidów. To jest po prostu, ja się pod tym podpisuję wszystkimi, kurczę, odrostami. Po prostu to jest androidowy iPhone i to jest coś, co jest, może być równoważnikiem. 16 Pro Maxa nie miałem jeszcze w ręku, więc nie potrafię jakby skategoryzować, który na przykład lepiej leży w dłoni, który lepsze zdjęcia robi, ale na ten moment mogę stwierdzić, że Pixel no, nie ma iOS-a, natomiast fotograficznie jest porównywalny lub pod wieloma aspektami lepszy od iPhone'a. Ma na pewno lepszy wyświetlacz, jaśniejszy przede wszystkim. Jeżeli chodzi o feeling, otrzymanie w dłoni, to jest dla mnie jeden kij, z obu mi się korzysta genialnie, oba są genialnie wyważone, na co mało kto zwraca uwagę. Także tutaj, pozdrawiam imiennika serdecznie, także tutaj ja bym postawił znak równości i tak naprawdę języczkiem uwagi powinien być system, czy chcemy mieć iOS-a, czy Androida. Jeżeli Androida, no to Pixel. Jeżeli... To znaczy... Siedzimy na iOSie, to nie kombinujmy z Androidem, bo to bez sensu. Tutaj jest jeszcze jedna dosyć istotna sprawa, bo Adam używasz skrótu myślowego, ja go rozumiem. To znaczy w momencie, kiedy się siedzi w branży, tym bardziej, że też miałem jakby Pixela w ręce, wiem, o czym mówisz. To znaczy rzeczywiście jest tak, że Google próbuje według mnie robić system zamknięty, trochę tak jak Apple zrobiło iOS-a. Proponuję w obrębie tego systemu rzeczywiście dodatkowe udogodnienia, proponuję różne inne rzeczy. Niemniej, jeżeli się przez długie lata korzystało z iPhone'a i próbuje się przesiąść na Pixela z taką myślą, że to jest androidowy iPhone, to może nie zadziałać. Znaczy z jednej strony, mówię, rozumiem porównanie, ja się z nim zgadzam jak najbardziej, że Pixele to są takie iPhone'y w świecie Androida, ale jednak w świecie Androida, z podkreśleniem, w świecie Androida. Google proponuje tak, dużo swoich własnych rzeczy, Google ma specyficzny interfejs użytkownika, on daje całe mnóstwo udogodnień, daje bardzo podobne rzeczy. Jeżeli chodzi o zdjęcia, to też bym tutaj był ostrożny, dlatego że użytkownicy iPhone'ów jakby... iPhone'y od początku proponowały bardzo dobrą jakość. Są świetnie oprogramowane aparaty fotograficzne. Wydaje mi się, że w Pixelach
jeszcze pewnych rzeczy brakuje. Z jednej strony jest trochę fajnie, być może jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, o różne tego typu rzeczy, te aparaty mogą być również lepsze technologicznie, natomiast jakby dobre zdjęcie to jest wypadkowa dwóch rzeczy. Z jednej strony dobrego sprzętu, dobrego aparatu fotograficznego, z drugiej strony świetnego oprogramowania. To świetne oprogramowanie Apple ma po prostu od bardzo dawna. I oni na tym bazują i nawet nie używając genialnych zupełnie, czy najlepszych na rynku aparatów, oni oszczędzają na nich naprawdę. Oszczędzając na aparatach uzyskują efekty znacznie lepsze niż w smartfonach zdawałoby się dysponującymi świetnymi po prostu jednostkami fotograficznymi. No to fakt. Także... No tak, natomiast jakby wszystko, co powiedziałeś, całkowicie się zgadzam i masz 100% racji. Natomiast moje uproszczenie polega właśnie na tym, że trzeba zdecydować. Mówisz właśnie, odniosę się do tego, że nazwałem Pixela androidowym iPhone'em. Tak, tylko właśnie na początku ta pierwsza nasza decyzja powinna być, jaki system. Bo jeżeli nie chcemy iOS-a, to iPhone nas niczym, kompletnie niczym nie przekona już. Choćby nie wiem, jak doskonały był, bo chcemy mieć Androida. No i w tym tak, momencie, w tę stronę masz rację, w tę stronę to tak działa. Jeżeli nie chcemy iOS-a, to w ogóle się nie ma co zastanawiać nad iPhone'em. Dokładnie i w tym momencie w świecie Androida ten feeling, który tak naprawdę jest nam strasznie trudny do zdefiniowania, to takie pozytywne, osobiste odczucia dają właśnie Pixel. Ja nie wyobrażam sobie po prostu migracji w drugą stronę, znaczy nie wyobrażam sobie zadowolonego użytkownika Androida migrującego na iPhone'a. I może dlatego myślałem raczej odwrotnie, czyli o kimś, kto używał iPhone'a, ten iPhone mu absolutnie nie pasuje i chciałby się rzeczywiście przesiąść na coś w świecie Androida, to tutaj Pixel jest rzeczywiście niezłą alternatywą. On nie zastąpi, da funkcjonalność Androida, a jednocześnie no, da podobne poczucie zamknięcia w pewnej bańce użytkownikowej. Tak, tak natomiast no, jest wielu ludzi, którzy właśnie już mają dosyć Androida i myślą o iPhone'ach, bo jak, no, widać też po pytaniach, jakie chociażby na live'ach lecą, więc jakby... To jest pytanie o 7 lat aktualizacji. Kurczę, ja nie spojrzałem, powiem szczerze, ile jest w Polsce. Ale... Tak samo, to nie ma, jeżeli chodzi o update'y, to nie ma czegoś takiego, że Polska jest traktowana gorzej. Mnie też się zdaje, że to wszędzie, przez Apple. Mnie też się zdaje, że to dotyczy wszystkich. Jeżeli producent komunikuje jakąś tam politykę, że na przykład tam 7 plus 7, czy tam 5 plus 5, to jest, dotyczy globala. No. Przy czym te 7 lat jest troszeczkę na wyrost, dlatego że rzeczywiście, tak jak się patrzy w statystyki, to użytkownicy iPhone'ów zmieniają średnio co drugą generację urządzenie w związku z tym... To jest najzdrowsze. Ja zawsze to powtarzam, flagowiec wymieniaj co drugą generację. Tak tutaj, dlatego ja się trochę śmieję z tych 7 lat, dlatego że użytkownicy iPhone'ów są zazwyczaj, powtarzam, zazwyczaj, ludźmi w miarę zamożnymi, którzy są sobie w stanie pozwolić na to, żeby rzeczywiście takiego smartfona sobie kupić, bo to są dosyć drogie, umówmy się, smartfony. W związku z tym te 7 lat aktualizacji to jest taki troszeczkę chwyt marketingowy, bo bardzo możliwe, że są ludzie, którzy będą tego smartfona używali przez 7 lat. Niemniej będzie ich stosunkowo niewielu, jak mi się zdaje. Być może masz rację, może co trzecią, po prostu w statystykach jest jednak co drugą, co prawda ja statystyki ze Stanów oglądałem i tam co drugą, co pierwszą to jest taki, tam jest jakiś języczek uwagi, ale nie mam pojęcia co nim jest, ale u nas być może co trzecią rzeczywiście, nie widziałem polskich statystyk, nie wiem czy ktoś robił, powiem szczerze, u nas. Znaczy się Jacek, no umówmy się tak, Polska jest bardzo biednym i specyficznym rynkiem i u nas telefony żyją znacznie dłużej. Wystarczy popatrzeć, czego używają ludzie na ulicach, w tramwajach, autobusach i tak dalej, no bo to, że jakąś grupę ludzi zamożniejszych stać na wymianę smartfona co roku albo na zakup najnowszego modelu, bo tak, bo mają taki kaprys, no to nie znaczy, że w ogólności jakby jako naród, nie, u nas królują tanie telefony i używane do samego końca użytkownika albo telefonu. I no też tak samo trzeba pamiętać, że właśnie flagowy telefon ma zazwyczaj drugie i trzecie życie, bo mówmy się, że bardzo często tatuś sobie kupuje iPhone'a, jak go sobie poużywa i za rok kupuje, czy za 2 lata nowego, to poprzedniego daje albo mamie, albo dziecku.
Potem to jest używane, jeżeli telefon nadal jakimś cudem po używaniu przez dzieciaka działa, to już ma ładnych parę lat na karku, jest trochę zajeżdżony, ale jeszcze może polecieć do lombardu czy komisu i jeszcze go ktoś, kto normalnie nie byłby sobie w stanie na takie urządzenie pozwolić kupić, jeszcze go będzie użytkował kolejne lata. Więc idąc tym takim prostym rachuneczkiem, to już mamy dobre 6 lat życia telefonu. Oczywiście nie w rękach jednego użytkownika. Ja sprawdzam, kurczę, dzisiaj się już barowałem z Microsoftem. Tutaj jest poprawka, że nie chodzi o iPhone'y, tylko o piksele. No, ale to jest to samo. Ja generalnie... Wiesz co, nie jestem, kurczę, na 100% pewien, żeby odpowiedzieć, że na pewno, że tak na pewno. Google u nas komunikowało 7 lat oficjalnie, więc Ja po prostu nie pamiętam. Pewien, bo po prostu był to komunikat jakby producenta, tak, więc no chyba by polski oddział, no bo już dzięki Bogu mamy polski oddział zajmujący się pikselami, no nie mówiliby bzdury, no. Ja się zgadzam z tym, że na pewno jesteśmy troszeczkę biedniejszym nadal narodem niż Amerykanie, jeżeli chodzi o wartość nabywczą, bo w różnych innych dziedzinach jakby bywa bardzo różnie. Amerykanie narzekają, że strasznie zbiednieli, szczególnie w to nowe pokolenie bardzo narzeka, że siła nabywcza pieniądza jest znacznie mniejsza niż w przypadku ich rodziców, a co dopiero dziadków. Ja to rozumiem, bo widziałem też wykresy, widziałem statystyki, jak wygląda średnia płaca w Stanach Zjednoczonych do wartości nabywczej, na przykład jeżeli chodzi o nieruchomości. Także w przypadku Polaków tak, w przypadku Polaków to może być co trzecią generację. Ja po prostu mówię, że nie widziałem statystyk, w związku z tym nie powiem, o ile statystyki ze Stanów widziałem, o tyle naszych nie. Tak, wiesz co, Jacku, słuchajcie, wszyscy widzowie, jest w internecie, chodzi coś takiego, łatwo to wygooglać, co się nazywa indeksem iPhone'a, którym pokazuje, jak długo w danym kraju trzeba pracować. No i my jesteśmy jako Polska tak w końcówce powiedzmy średniej klasy, no ale Amerykanin pracuje dużo krócej na swojego iPhone'a niż Polaki, to chyba dwukrotnie krócej. Zresztą, słuchajcie, co ja będę gołosłowny, ja teraz sobie wyszukam to i po prostu wam powiem wam, aha, 2023 mi Google wyrzucił, 2024. Natomiast pokrótce, czym się różnią iPhony? Wiecie, że Apple dzieli w tej chwili właściwie na dwie grupy, czyli iPhona głównego, iPhona z plusem, iPhona Pro i iPhona Max, czy Pro Max, Pro Max się nazywa. Pro Max. W związku z tym są dwie grupy, do tej pierwszej grupy należą te tańsze, do tej wyższej grupy te dwa droższe. I jeżeli chodzi o wielkość wyświetlacza, to też tak idzie, bo iPhone goły ma 6,1, podobnie, nie przepraszam, iPhone Plus ma z kolei 6,7. Natomiast jeżeli chodzi o te wyższe, to jest 6,3 i 6,9, także one są odpowiednikami jakby podwójnymi, czyli odpowiednikiem iPhone'a 16 jest iPhone 16 Pro, jeżeli chodzi o tą niższą wielkość w tierze, mieszam strasznie, ale to tak troszeczkę jest. Starają się rzeczywiście utrafić z tymi wyświetlaczami w tych, którzy no jakby szukają również innych zmian. Ja bym uprościł to, Jacku. Każdy, kto szuka mniejszego telefonu, ma do wyboru iPhone'a podstawowego i dopasionego i każdy, kto chce większego ekranu, ma również do wyboru iPhone'a podstawowego i dopasionego. No, bardzo dobrze to ująłeś. Myślę, że to jest to i chciałem wrócić jeszcze na sekundę, żeby już skończyć ten temat, do tego indeksu iPhone'a. Czyli ile dni trzeba tyrać, żeby zarobić na iPhone'a, oczywiście tam uwzględniając tam średnią zarobków. Szwajcar pracuje 4 dni, Amerykanin 5 z groszami. To żebyście mieli porównanie. Ale już powiedzmy Hiszpan musi pracować 14 dni. Czyli Hiszpan ma już trochę przesrane, Włoch podobnie, bo już 16 dni musi tyrać na iPhone'a. Polak prawie 19 dni, podobnie Chorwat prawie 20. Węgier jeszcze gorzej. Co ciekawe, Chińczyk 20 prawie 5 dni musi zasuwać na iPhone'a, czyli niemalże już miesiąc. Czarnogórcy równiutki miesiąc muszą bimbać na iPhone'a, natomiast najbardziej mają przerąbane mieszkańcy Brazylii, Filipin i Turcji. Ci to 60-70 dni muszą zasuwać.
na iPhone'a. Także to jest tak oczywiście bardzo mocne uśrednienie, ale pokazuje jakby naszą siłę nabywczą. My 18 dni, 18 i 6 dnia, Amerykanin 5 dni. To, o czym my tu w ogóle mówimy. To jest, kurde, statystyki są bardzo fajne, tylko że statystyki nie pokazują wszystkiego. Gdybyś szeregowego pracownika McDonalda, nie wiem, w Oklahomie zapytał, ile musi pracować na jednego, to wszystko są wartości uśrednione, musicie o tym również pamiętać. Tak, ja i mój kot mamy po trzy nogi, nie? No, także statystyka jest bardzo fajna i ona rzeczywiście sporo mówi, tylko trzeba pamiętać, że no, trzeba mieć świadomość tego, jak to czytać, tak? To jest tak, że bardzo wielu Polaków nie jest w stanie pozwolić na iPhone, a trochę mniej Amerykanów nie jest w stanie tak na szybko, od tak pstryk też pozwolić na iPhone'a. Niemniej ta siła nabywcza Amerykanów jest na pewno znacznie większa. Każdy, kto chce Retinę, może kupić sobie dowolnego smartfona, ale już jeżeli chodzi o dodatkowe rzeczy, to tak nie jest, bo te dwa niższe, przepraszam, te dwa wyższe mają technologię ProMotion, mają Always On Display, a te niższe nie mają. Ojej, dlaczego nie można im było zrobić Always On Display? Trochę nie rozumiem. Bo mają być tańsze i masz się poczuć gorzej po to, żebyś w przyszłym roku kupił tego wyższego. Ale kurczę, to jest tylko oprogramowanie. Ja rozumiem, że te tańsze są z aluminium, a te droższe są z tytanu. No kurde, to tak, to działa. Ale dlaczego nie dać w tych tańszych tego samego oprogramowania odpowiedzialnego za Always On Display? No ludzie, no. Ale odpowiedziałem ci, a ty mnie nadrążysz, masz się poczuć gorzej. To jest po prostu coś potwornego, ale tak jest przy każdej generacji, że po prostu zabiorą coś, mimo tego, że powinno być darmowe. No, ale... To jest coś niesamowitego. Mhm. No ale chyba nie powiesz mi, że marketingowcy Apple'a nie znają się na swojej robocie, bo oni to rozgrywają klientów jak chcą po prostu. Tak, na pewno. Oni bazują po prostu na średniej inteligencji, tak jak my w tej chwili opowiadamy o tym, tak. Gdzie się... To oni bazują na średniej inteligencji użytkowników po prostu. Też jak wyciągają tą średnią inteligencję, to wychodzi, że możemy nie dać, bo nikt nie zauważy, albo zauważy i poczuje się właśnie gorzej. To może w przyszłym roku kupi tego droższego, żeby mieć rzecz, którą powinien po prostu mieć za darmo. Dla mnie jest to nie do pojęcia, to czacha dymi zwyczajnie. Podobnie jest zrozumiałe to, że ten wyższy tier ma inne procesory, tak? On ma A18 Pro i te A18 Pro, no, przynajmniej z przecieków. Wiadomo tyle, że ci, którzy mieli z nimi do czynienia, mówią, że rzeczywiście potrafią sporo. To są sześciorodzeniowe układy. Nie wiem, czy to jest Samsung, czy to nie jest Samsung. Nie mam pojęcia, co to są za chipy. Apple jak zwykle nie podaje ani pojemności baterii, ani nie podaje w pojemności RAMu, nie wiadomo, ile tego jest. To co podają, odcieszcie się, że w ogóle jakieś szczegóły techniczne podaliśmy. Na pewno te droższe również powinni kupić ci, którzy chcą troszeczkę lepsze zdjęcia robić, bo te droższe mają teleobiektywy 12-megapikselowe, tak? Mają dwa razy po 48, bo tam jest, tak? Dwa razy po 48, dobrze pamiętam? Chyba tak. Teraz nie pamiętam, ale tam się wiele nie zmieniło z poprzedniej generacji. W każdym razie, no tak, no i jest tak, że te tańsze mają ten aparat główny plus szerokokątny, natomiast w tych droższych jest jeszcze do tego właśnie teleobiektyw i jest możliwość zoomu optycznego. Podaje Apple, te dane, które podają, zazwyczaj są ok, ale patrzę na dane powiększeń bezstratnych aparatów fotograficznych i po prostu nóż mi się w kieszeni otwiera. Chciałbym zobaczyć rzeczywiście pięciokrotne powiększenie. Z czego jest to pięciokrotne powiększenie? Przepraszam. Bo trochę, kurde, nie łapię. Obiektyw plus krop. No chyba, bo to nie po prostu chyba, jest... tylko i to nadal jest bezstratne, bo nie powiększamy pikseli, nie zwiększamy ich jakby liczby. Tylko wycinamy, dajemy wycinek matrycy, ale najpierw jeszcze przybliżamy obiektywem. Ręce mi opadają, po prostu ręce opadają, słuchajcie. Ja się tego spodziewam po Chińczykach, że będą w ten sposób podawali, tak? Bo to normalne jest. Pogodź się z tą myślą, że teraz już tak będzie i wszyscy tak podają. To jest po prostu coś potwornego. Jacku, mnóstwo film podaje nawet, że telefon ma zoom, tak? Po czym...
okazuje się od razu, że to jest tylko zoom matrycowy, czyli krop z matrycy, bo słuchajcie, no, może nie wszyscy łapią, o co chodzi. Załóżmy, że telefon ma matrycę 48 megapikseli i widzimy taki obrazek. Jak sobie z tej matrycy wykroimy 12 po środku, to obrazek jest mniejszy, ale widzimy coś bliżej, tak? Mamy to jakby powiększone na pełny ekran, a wielkość piksela pozostała bez zmian, czyli ten obraz nadal jest tak samo ostry jak ten duży, tylko że nie ma tyle, nie ma metra na szerokość, tylko ma 20 centymetrów. Ja życie o co chodzi, mam nadzieję. W każdym razie to w ten sposób działa i to jest, no, i to jest nazywane zoomem bezstratnym, bo de facto no jakby jakość tego obrazu się nie zmienia, bo... Producent wychodzi z założenia, że tak czy inaczej będzie się go oglądało na ekranie smartfona. Na ekranie smartfona będzie wyglądało, jakby to był zoom, w związku z tym dokładnie tak to wygląda. No, natomiast Sitogner, masz rację. Jeżeli ktoś musi tyrać miesiąc na iPhone'a, to nie powinien go kupować, tylko że wiesz, to nie działa w przypadku na przykład dzieci. Nie wiem, czy masz dzieci, ewentualnie w jakim wieku. I ja akurat nie mam tego nieszczęścia, że moje dzieci musiały mieć kiedykolwiek iPhone'y. Natomiast zmieniły się trochę stosunki społeczne, na przykład w szkołach. W podstawówce, jak się nie ma iPhone'a, to się zdaje się jest nikim. Chyba że się lepiej dobrze trafi, chyba że się trafi na właściwą szkołę albo na właściwe dzieciaki, nie wiem. Natomiast z tego, co obserwuję, to po prostu to jest jakaś choroba niesamowita. No jest. Ja mam obserwacje, bo akurat jestem na bieżąco i generalnie tak, jeżeli macie dziewczynkę, to ona musi mieć iPhone'a. Bo po prostu dziewczyny generalnie, bardzo oczywiście upraszczając, ale generalnie nie interesują się technologią. Natomiast chłopak, jeżeli nie ma iPhone'a, to musi mieć telefon, który się czymś wyróżnia, czyli telefon jakiś dziwny, nie mainstreamowy. Nie może mieć żadnego tam Redmi czy czegoś takiego, innego tam Realme, tylko musi mieć telefon odlotowy. I to wtedy już nie musi być iPhone. No i wypróbowane empirycznie i jakby... Po prostu ja się pod tym podpisuję, bo ja to po prostu wiem. Jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. USB w tych tańszych jest dwójka, a w droższych jest trójka. Po prostu, o rany, po prostu. Nie, ja nawet nie bardzo wiem, jak to komentować za każdym razem, bo, no bo iPhone'y to jest po prostu inny świat dla mnie. To jest coś, co... Wykracza poza moje zdolności pojmowania zwyczajów. Tak, bo to jest marketing po prostu, mój drogi. Dobrze. Tak, no, USB to jest częściowo hardware, tak, oni na tym oszczędzają trochę, tyle ile tam te drucie, ale kurczę, no naprawdę. No tutaj kolega jeszcze też rzucił teorią, że kwestia tego Always on Display w tańszych iPhone'ach może być kwestią właśnie różnic w procku. Ale nie. No chyba jajów. Nie. To jest kwestia wyłącznie programu. To jest nowy procesor, czyli on powinien być lepszy od tego, który, dajmy na to, był w Pro w zeszłym roku. Skoro zeszłoroczny procesor w Pro udźwigał, to teraz ten podobny procesor w podstawce powinien też uciągać, nie? Także bardziej ja obstawiam tutaj księgowych i marketingowców jako, że tak powiem, winnych zaistniałej sytuacji. Nie, dla mnie to są rzeczy niezrozumiałe. To tak jak mówi Adam, że to są wyłącznie kwestie marketingowe i to są wyłącznie kwestie polityki sprzedaży. To jest robienie właśnie tak, żeby ci, którzy dostają mniej, mimo tego, że mogliby dostać, bo to producenta nic nie kosztuje, mają się poczuć gorzej i następnym razem wydać więcej na tą lepszą wersję. Bardzo, bardzo prosta socjotechnika, no jedna z najprostszych. Mnie się to po prostu nie mieści w głowie. Każda premiera iPhone'ów to jest po prostu dla mnie masa kolejnych zdziwień. Przede wszystkim jeżeli chodzi o kolegów dziennikarzy z braci dziennikarskiej, którzy robią laurki po prostu, nie dostrzegając tego, co producent robi z klientami. Już nie z nimi, bo oni sobie prawdopodobnie zdają z tego sprawę. I oni właśnie odpychają. Nie ma Touch ID? Dobrze, ja korzystam wyłącznie z Face ID. Jest ok, jest, tak jest. No ja rozumiem, że są tacy, którzy by chcieli, no ale nie ma. I tak mają najlepsze urządzenie na rynku. No tak. Nadal nie, ręce opadają po prostu. Nie wiem, kiedy przestaną. Cały ten hype, który towarzyszył tej premierze, no ja słuchajcie, robiłem w poniedziałek, byłem, no pewno z pewnością z niektórymi z was się też widziałem na live'ie.
I pytaliście mnie, czy wieczorem będzie live z premiery Apple. Ja wam odpowiedziałem, że nie, bo ja mam artykuł do zrobienia na ten temat, który i tak muszę zrobić, i tak. A live'a będą robili wszyscy, którzy w tym czasie będą oglądać. I co to za przyjemność oglądania, nie wiem, z jakimś blogerem, czy tam dziennikarzem technologicznym tego samego. No oglądamy premierę, bo się siedzi i komentuje. I w zasadzie słyszycie jego przemyślenia. Jedynie, co możecie konfrontować z własnymi. Natomiast dla mnie wartość poznawczą takie coś ma zerową. No i tak samo no, pierwsze te właśnie artykuły prawie, bo ja już się spotkałem, słuchajcie, z artykułem pod tytułem Pierwsze wrażenia w polskich mediach technologicznych. Ja z litości nie wspomnę gdzie. Ale są to pierwsze wrażenia dziennikarza, który nie był w Cupertino, bo kilku chłopaków z Polski pojechało i rzeczywiście oni mogli coś takiego popełnić i mieli ku temu pełne prawo, mając ten telefon chociażby na stojaku po konferencji w łapie przez kilka minut, już mogli sobie coś, jakieś zdanie na pierwsze wrażenie wyrobić. Ale nie, gościu pierwsze wrażenia machnął, który tam nie był i po prostu, no, żenada, no, zrobił pierwsze wrażenie, nie wiem, na podstawie tego, co powiedzieli inni, względnie, no to wtedy ja bym powiedział, kompilacja pierwszych wrażeń moich kolegów. No to wtedy okej. Widziałem na Tubie już takie filmy, gdzie był komentarz do kogoś, kto miał pierwsze wrażenia na jakiś temat. To cudna rzecz zupełnie, spokojnie. Można zrobić film z niczego. No tak, ale Jacek, a ile razy co nie widziałeś filmów, że jeden gościu gra w grę, drugi go komentuje, a trzeci komentuje tamtych dwóch? To chyba nie. Ale to pikuj, że oni to robią. Najgorsze jest to, że ktoś coś takiego ogląda. Tego ja nie potrafię zrozumieć, ale ja jestem już stary i ja już powinienem chyba wymrzeć, bo jakoś dziwnie nie pasuje do tego, co się w tej chwili w internecie dzieje, więc chyba już pora na mnie powoli. Natomiast no, marketing Apple'a robi z ludźmi po prostu coś dziwnego. I słuchajcie, zrobili coś, czego ja się nie spodziewałem. Bo ja byłem pewien, że będzie dokładnie na odwrót, ale nie. Apple, prezentując telefony, które troszkę różnią się od ubiegłorocznych, a dzięki kursowi dolka są tańsze za to, hurra, oby tak dalej dolek leciał w dół. Tak. To przykryli premierę, która była dużo ważniejsza, bo była to premiera pierwszego takiego smartfonu na świecie, jak dotąd jedynego. Może kwestia to jest tego, że ten smartfon jest tylko w Chinach i tam pozostanie i nie ma Google'a. Już pewnie się domyślacie, że mówię o nowym Huawei'u, który się składa na dwa razy i który moim zdaniem powinien był przykryć te iPhony sobą. Zresztą wymiarami by akurat dał radę. Natomiast, kurczę, o ile po otwarciu dowolnego serwisu technologicznego, oprócz naszego, mieliście ścianę newsów na temat iPhone'ów, to kolejnego dnia rano, raniutko, o 10 chyba to klepałem jak głupek, był już ten podwójnie składany Huawei w Chinach, o newsiku, pyk, skromnie, pyk, i napisałem newsa, zrobiłem sobie kawę, siedzę, patrzę z satysfakcją na własne dzieło, i zaglądam, co napisali inni o nim. I tak patrzę, jeden bardzo duży konkurencyjny serwis dla nas, nic jeszcze. Drugi, nic jeszcze. Trzeci, nic. I tak przeleciałem kilka serwisów, już o polskich nie wspominam. O czym nagle, no dobra, wszedł bąbelek. Pan, jeden na temat tego telefonu, drugi. No nieśmiało się zaczęło coś pokazywać, ale nie była to ściana tekstów. A tak naprawdę to innowacją jest właśnie ten Huawei. Ja sam jestem ciekaw, co z tego wyjdzie, bo no, telefon wygląda tak, jakby miał podziałać dwa dni, pierwszy i ostatni, bo zrobienie czegoś takiego jest bardzo nietrywialnym zadaniem i wie to każdy, kto choć raz miał w ręku składany smartfon, bo to jest smartfon składany podwójnie, czyli jest kanapka, nie macie tak jak folda, klap, klap, tylko go jeszcze raz składacie i ma trzy tak naprawdę rozmiary. Możecie go rozchylić jak klasycznego folda, ale możecie go rozchylić jeszcze raz do 10 cali, czyli macie normalny, regularny, kurde, tablet. Niestety bez Google'a, ale to już nie wina producenta. W dodatku jest ten tablet cieniusieńki, on tam nie ma 4 mm grubości, cudo. Po złożeniu tej kanapki ona wychodzi mniej więcej taka jak zwyczajny smartfon. Cud techniki, w dodatku widziałem filmy tego, jak działa ten interfejs, to jest po prostu odlot w ciapki, bo to po prostu działa i to płynnie.
płynnie przechodzi z jednego ekranu na drugi. I działa w trzech rozdzielczościach różnych. I mówię, zrobienie tego było totalnym sztosem, ponieważ mówię, każdy, kto widział składany smartfon, miał go w ręku, wie, że tak. Raz złożony ekran pracuje w jednej płaszczyźnie. Siły, które rozciągają go, działają tak. W momencie, kiedy drugi kawałek ekranu musi być rozciągany w drugą stronę, to już się zaczynają schody, bo tu mamy siły, które ciągną w tą, tu mamy siły, które ciągną w tą i to się wszystko, no, w teorii oczywiście ma ochotę rozpieprzyć. Już nie mówię o zawiasach, bo dwa zawiasy zamiast jednego to już jest tam na tle tego ekranu, to już jest żadna sztuka, tak? Jeden zawias robimy tak, drugi śmak i działa. Natomiast zrobienie tego, żeby ten ekran się nie rozleciał po pierwszym użyciu, to już jest według mnie dużo i to jest no, stopień skomplikowania względem zwykłego składaka składanego na raz, razy dwa. Niektórzy przed premierą tego telefonu, to bardzo mi się podobał, jak byłem szczególnie, nie będę wymieniał, ale wiele serwisów powtarzało z uporem maniaka, że jest to potrójnie składany smartfon. Ja tak patrzę, mówię, kurde, ja widzę podwójnie, ale może ja jestem jakiś głupi. Na szczęście mam paru branży rzetelnych kolegów, którzy jakby w rozmowie potwierdzili, nie, no ja też widzę, że jest podwójnie. Ja też widzę, że jest podwójnie. To co ona pisze, że potrójnie? No, on, ono. Whatever. Ludzie się, to była taka innowacja, że ludzie się pogubili. Ludzie, dziennikarze nie potrafili określić, na ile razy się składa ten smartfon. Smartfon może mieć trzy rozmiary, ale składa się na dwa. Ale słuchajcie w ogóle do rzeczy, bo może tak, bo gadam o tym telefonie, ale dlaczego? Bo mnie strasznie podjarał, pomimo że i tak bym go pewnie, no jeżeli bym go nawet kupił, to kupił, popatrzył i opchnął, bo ja jestem przywiązany do Google'a. Więc dla mnie to nie jest telefon dla mnie, natomiast jako ciekawostka technologiczna strasznie mnie jara, bo do tego, no jest to sztosowe. 6,4, 7, 9, 10, 2 cala. W środku mocarny procesor, który, no różne słuchy chodzą, ale ma 5G. Chociaż pewnie się producent do tego oficjalnie nie przyzna. Aparat ze zmienną przysłoną na plecach. Producent od dłuższego czasu w smartfonach, które w Chinach mogą mieć 5G, po prostu się nie przyznaje do tego 5G, nie podając procesorów na przykład. Tak? No dokładnie. Na aparatach trochę przyoszczędzili, mam wrażenie, bo tak jak powiedziałem, ten główny to jest ta 50, którą znamy ze zmienną przysłoną 1440 i stabilizacją, ale kolejne to już są dwunasteczki takie. Szeroki kąt i tyle, i to taki nieprzesadzony. Natomiast do selfie to już w ogóle żenada była i ósemkę, no ale ja wiem dlaczego, po prostu musiało być już taniej i tak na czym by tu przeoszczędzić, nie? Kupę hajsu ten telefon wydaliśmy na niego, kupę hajsu będzie kosztował. Dobra, przypniemy trochę aparaty do selfie, bo to kupią tacy maniacy, co i tak sobie zdjęcie robią. Tylko DJ Sałata, mowa o Mate XT Ultimate Design. Podwójnie składanym smartfonie, pierwszym na dostępnym świecie. Dostępnym wyłącznie składanym. W Chinach. Tak, do tego słuchajcie, baterie wyrazili tam też nie głupią, bo 5600, 66-watowe ładowanie, pierdziu. No i teraz cenki, słuchajcie, to jest najlepsze. No, niecałe 12 albo nieco ponad 13 koła na nasze wychodzi w Chinach. Więc jak dowalicie do tego VAT, to 15 pęka, just like that. A dzisiaj jeszcze czytałem artykuły, że no, naprawa ekranu będzie niewiele tańsza od zakupu nowego takiego smartfona. Na szczęście tam producent w Chinach daje jakąś gwarancję na ten ekran. A pamiętajcie, że tu jest jeszcze jeden myk. Na kawałku smartfonu, na jednym z jego brzegów, jak sobie tą kanapkę zrobimy, jak ktoś nie łapie tematu, to musi obejrzeć render. Ekran będzie się znajdował po zewnętrznej stronie, ergo będzie łatwy do uszkodzenia. Bo to jest cały czas jeden i ten sam ekran. I znowu. W klasycznym składaku mamy twardy ekran na zewnątrz, ten składany miętki, jak to się mówi, od wewnątrz. Jest gitara. Natomiast tu niestety ten ekran również jest na zewnątrz, bo to jest cały czas ta jedna tafla złożona w harmonijkę. No, a swoją drogą to właśnie on się powinien harmonii nazywać. Jeżeli nie widzieliście renderów, on się składa w zetkę. W ten sposób się składa, tak? Mhm. Po rozłożeniu jest, czy po momencie, kiedy się składa, to jest Z. To jest nie pierwszy raz, kiedy Huawei to zrobił, bo przypominam, że pierwszy składany smartfon Huawei, ja też miał wyświetlacz, jeżeli dobrze pamiętam, na zewnątrz. Tak. Także to jest kolejny raz, to nie jest jakby u nich jakaś nowość.
Tak, no ale natomiast, z tego szybko zrezygnowali, nie pamiętam. Natomiast tutaj trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Po pierwsze, Huawei musiał iść na bardzo wiele kompromisów związanych z tym smartfonem, bo otrzymujemy po rozłożeniu naprawdę bardzo cieniutkie urządzenie, gdzie jedynie wyspa z aparatami rzeczywiście wystaje bardzo mocno ponad, ale cała reszta jest, jak zobaczycie, namawiam do zerknięcia na rendery na MGSM-ie po prostu. Cała reszta jest naprawdę cieniusieńka. I w związku z tym, że to są trzy części, one muszą być cienkie ze względu właśnie na te naddatki wyświetlacza przy składaniu. One musiały być cienkie, te złożenia muszą być jak najmniejsze, bo inaczej nie byłoby gdzie schować tych naddatków. Jak macie problem ze zrozumieniem, to spróbujcie sobie kawałek płótna włożyć, nie wiem, w tekturkę i na trzy razy złożyć. Zobaczyć, jak to wygląda, jak to płótno się naciąga, a później jak go zostaje zbyt dużo w razie czego. Przez to, że musieli iść na kompromisy, jest bateria taka, jaka jest, bo przy prawie 10-calowym urządzeniu po rozłożeniu mamy tutaj baterię 5600, 5500, jeżeli chodzi o pojemność znamionową. Tutaj się nie dało po prostu większej baterii włożyć. I to jest trochę tak, jak Adam mówi, ten smartfon będzie smartfonem prestiżowym. Zresztą widać, jak spojrzycie na niego, że on jest przygotowywany kierowany w taką niszę rynkową, gdzie sobie rzeczywiście ktoś jest w stanie pozwolić na to, żeby kupić nowinkę techniczną, tak? Bo to jest nowinka techniczna. To jest po prostu gadżet w tej chwili. Tak. No słuchajcie, a propos tej grubości, bo sprawdziłem, bo oczywiście nie miałem tego w głowie. Po złożeniu cała ta harmonika ma 12,8 mm grubości, czyli ciutkę może więcej jak smartfon. Z tym, że nadal bez wyspy aparatów, tak? Ta wyspa aparatów to jest dodatkowe pewnie ze 4 albo 5. To w każdym smartfonie podaje się grubość netto, a nie brutto z aparatami. Natomiast, no patrzcie, mamy coś, co się rozkłada do 10 ponad cali, a po złożeniu ma wymiary normalnego smartfona i jest minimalnie może od niego grubsza. No, 12,8 mm, no dobra, nie będziemy się kłócić o te 3 mm grubości, serio. No jest to majsterszyk technologiczny. Tylko mówię, pytanie, chciałbym to chociaż na chwilę wziąć w łapę, zobaczyć, jak to wygląda w rzeczywistości i jak jest film korzystania z tego, bo z jednej strony, no okej, powinno być trwałe, mocne, solidne i tak dalej, bo tego oczekuje klient, ale z drugiej, no mówię, to troszeczkę tak, kurczę, jak jajeczko. Obchodź się jak z jajkiem, nie nagnij za mocno przypadkiem. Ja myślę, że to jest trwałe na tyle, na ile może być. To znaczy, to oczywiście nie lata, tam nie ma luzów żadnych. Natomiast, no kurczę, jest to nadal konstrukcja delikatna, tak jak właściwie każdy fold. To jest trochę tak, że szczególnie przy takiej grubości całego zestawu, tak, że prawdopodobnie uszkodzenie tego nie będzie rzeczą trudną. Natomiast... Ja się po prostu zastanawiałem w momencie, kiedy się pojawiły pierwsze informacje o tym podwójnie składanym Huawei'u. Zastanawiałem się, czy to będzie jakaś przyszłość smartfonów, ale trochę podobnie miałem z foldami. Też się wtedy bardzo zastanawiałem i myślałem sobie, że to będzie nisza. No to taki podwójnie składany to będzie jeszcze mniejsza nisza, obawiam się, bo koszty raczej nie zmaleją. Liczba użytkowników, którzy używają chyba, czy potrzebują tego typu urządzenia, chyba nie będzie rosła, jak sądzę. Chyba, że cena spadnie na tyle, że ktoś będzie chciał poeksperymentować. Ale tutaj on, obawiam się, mimo tego, że to rzeczywiście jest cud technologiczny, to mimo tego po prostu pozostanie niszowym urządzeniem, tak? Dokładnie tak będzie, no. Nie ma w ogóle... Jakby nie ma możliwości, żeby było inaczej. No. On jest pierwszy. Szczególnie wersja czerwona, bo Chińczycy zrobili wersję czerwoną i czarną ze złotymi elementami dodatkowymi. Szczególnie ta czerwona wersja bardzo fajnie wygląda. To też nie jest jakiś nowy design, bo te też widzieliśmy tego typu czerwone obudowy u Huawei'a, ale no mówię, wygląda rzeczywiście bardzo fajnie na renderach. Trzeba to koniecznie zobaczyć, bo rzecz jest nie tylko cudem technologicznym, ale również ładnie wygląda po prostu. Jedyna rzecz, która mnie rzeczywiście zastanawiała, podobnie jak ciebie, to aparaty fotograficzne. Ja nie sądzę, żeby tutaj chodziło o cenę, bo
Kurczę, jeżeli się produkuje tak drogie urządzenie, to chyba już cena tak bardzo roli nie gra, to podwyższenie jej Myślisz, że chodzi o grubość obudowy? Bardzo możliwe, znaczy Może, też no chyba nie, wiesz co, bo te matryce aż tak się nie różnią. No więc Nie właśnie. wiem, nie mam pojęcia dlaczego. Może No to są właśnie, problemy z dostawami na przykład. Może, no. ale nie sądzę, bo mówię, dla mnie najbardziej jakby przemawia to, że po prostu chodziło o to, żeby ten telefon już no nie kosztował więcej niż wynika, bo no w pewnym momencie ta cena by dojechała do, że tak powiem, już oparów absurdu. Na case'y do niego to jest jeszcze trochę za wcześnie, również te oficjalne. Podejrzewam, że jeżeli to będzie taki pokrowiec, do którego się będzie go całego po złożeniu wkładało, a przed użyciem wyjmowało, prawdopodobnie potwornie niewygodny. Gdyby Huawei pomyślał, to bardzo możliwe, że zrobiłby taki pokrowiec, z którym jest z przodu ekranik, tak? Czy nieduży ekranik na przykład do odbierania połączeń. I wtedy można by było przynajmniej funkcję rozmów traktować, nie wyciągając go w ogóle i nie rozkładając. Nie wyciągając go z pokrowca. Ale ja pokrowców jeszcze nie widziałem, niemniej Chińczyk potrafi. W związku z tym pojawią się prawdopodobnie i oficjalne. Nie, no oficjalne są w zestawie. Okej, okay, ale to pojawią się w takim razie jeszcze i dodatkowe. No na pewno. Pytanie, czy się Chińczykom będzie opłacało ruszyć produkcję tego, no bo pamiętajcie, że różne firmy się zajmują produkcją pokrowców i jakby z różnymi możliwościami finansowymi. Natomiast jak zerkniecie do nas, do serwisu, jest zdjęcie całego boksu, całego zestawu, to żebyście już wiedzieli, to wam powiem, co jest. No jest case do tego, chroniący przede wszystkim tyły telefonu. Mamy słuchawki prawdopodobnie bezprzewodowe, bo jest na zdjęciu coś, co wygląda jak jajeczko. Jest ładowarka samochodowa, ładowarka sieciowa, no i kabelek. Czyli takie mamy rzeczy w zestawie. To tak gwoli wyjaśnia, bo tam jak już się zapytaliście o case, no to już wiecie, że... Z tym, że pamiętajcie, że ten case to jest wyłącznie na jedną część tego telefonu, tak? On nie obejmuje go całego, tylko na tył, tak? Mhm. Plus jeszcze tam jest, zdaje się, na rysik w tym case miejsce, także można to jeszcze... Tak wygląda, ale... Chociaż nie, bo wiesz co, tak jak się przyglądam temu case'u... Może on jest na brzeg. To jest chyba po prostu taka nasadka na... Chociaż cholera wie, wygląda jakby była nasadka na brzeg, tylko chroniący cały ten brzeg telefonu. Czyli po złożeniu jakby... Po złożeniu możesz sobie go zatrzasnąć jakby, jak portfel. Możliwe, możliwe, że to tak. Rzeczywiście wygląda z daleka jak na rysik, ale to co mówisz, ma więcej sensu. Nie mając tego w ręku, nie wiem, bo o rysiku akurat nic nie było mowy. Ja przynajmniej nie usłyszałem nic na temat rysika. Natomiast to wygląda tak, że robimy harmonijkę, kanapkę i sobie z boku tak jak portmonetkę zatrzaskujemy. No bo tam z tego co widzę, rzeczywiście tak jak patrzę po złożeniu, wchodzi tam zawias prawdopodobnie. Mm-hmm. Kolega pyta, czy szkło na ten telefon, ciekawe jakie będzie. No fabryczne. To będzie tak case no, foldów w zasadzie wszystkich na rynku. Jest naklejona folia ochronna, nie zrywaj jej gamoniu, a jak ci tak się zacznie odklejać, to przyjedź z tym dziadostwem do serwisu, to tobie wymienimy na za darmo albo za niewielką opłatą. No najczęściej póki co z tego co wiem, u nas się dzieje to za darmo na szczęście. No ale co będzie za rok czy dwa, to nie wiadomo, nie? Ano, w każdym razie mamy rzeczywiście, znaczy trudno powiedzieć, że mamy na rynku, znalazł się na rynku nowy smartfon, nowe urządzenie, nowego typu zupełnie. No mamy efekt wow. Nie ma to tamto i jest to pierwszy taki telefon. I tego Huawei'owi nikt nie zabierze, nawet jeżeli się okaże, że ten telefon im nie wyszedł kompletnie, nawet jeżeli on nie ma Google'a, to jest on pierwszy i pozostali dopiero mogą iść w ślady i zawsze to będzie, zawsze będzie w newsach się przewijało. To drugi po Huawei Mate tam coś tam, bo ja na XT podwójnie składany smartfon lub jak niektórzy dziennikarze napiszą potrójnie składany. Bo przy kolejnym smartfonie, jak znam życie, będzie powtórka z rozrywki, bo niektórzy są niereformowalni, a w dodatku jeszcze potrafią się kłócić. Serdecznie się pozdrawiam. Zaczęliśmy z grubej rury, w tej chwili zostały nam rzeczy takie znacznie mniej spektakularne, ale spróbujmy w telegraficznym skrócie opowiedzieć, co jeszcze w tym tygodniu. W tym tygodniu między innymi Vivo i 300 Pro,
tym charakteryzujący się, że ma baterijkę 6500 i to jest bardzo fajna informacja. Poza tym Snapdragon 6 w pierwszej generacji, AMOLEDowy wyświetlacz 677 o bardzo ładnym kontraście i bardzo ładnej jasności. Full HD z plusikiem przy 120 Hz pracujący. 128 plus 8 i tutaj byłoby lekkie rozczarowanie, ale to jest jeden najniższy, ponieważ jest jeszcze 256 i 12 GB RAM-u, także można również nabyć coś, co ma troszeczkę większe możliwości. 50 megapikseli z tyłu plus dwójka. Ja, słuchaj, obserwuję w branży, że w ogóle producenci schodzą coraz bardziej z aparatów. Mhm. I z ilości, bo średnio się zaczynają pojawiać dwa plus jakiś, nie wiem, czujnik migotania albo coś, który nie jest wymieniany jako aparat. Albo też rozdzielczości są jakieś niższe. Coś się na rynku z aparatami dzieje. Generalnie jest, widzę trend do rugowania dodatkowych aparatów użytecznych, czyli szerokiego kąta. To jest jedna jakby gałąź. Druga gałąź jest właśnie rugowanie tych kompletnie niepotrzebnych dwumegówek, czy tam rozmywaczy tła. Ja wolę oczywiście tą drugą wersję, że no, lepiej mieć dwa obiektywy, jak już nie mają być dwa, to niech będzie główny i jakiś inny użyteczny. Natomiast no, niestety druga ścieżka jest taka, że po prostu kładą jakiś aparat plus kolejny, który kompletnie niczego nie zmienia i niczego od siebie nie doda. Ja sobie myślę, że ten pan, co tam łopatą te moduły fotograficzne przerzucał w magazynach, to woła: kończą się te fałgi i te dwójki, to już zróbcie z tym, żeby ich więcej nie dodawać, bo łopata coraz bardziej pusta. No to przestali. No miejmy nadzieję, że już się skończą w końcu te dwójki i fałgi, bo to jest... Nie no, jeszcze niektórzy potrafią tam kurde jakiegoś jeszcze mniej niż kufałgę wsadzić, tak? I napisać, że to jest aparat AI. No, nie wiem, co on tam robi, ale no, równie dobrze można powiedzieć, że jest to element światłoczuły. Tak, tak, ja podejrzewam, że służy głównie jako pomiar światła. No bo co taka rozdzielczość zrobi? No, nic. AI jest taki, bardzo AI-owy aparat, który ma rozdzielczość matrycy. Ty właśnie, w tych iPhone'ach nie powiedzieli o AI-u. A, nie powiem. Można powiedzieć, nie ma go u nas. No i je będzie. No. I to jest cały spuśćmy na to zasłonę milczenia, iPhony świetne są i basta, na tym się zatrzymajmy i będzie świetnie po prostu. Dokładnie. Dlatego Neo X.pl jest jak najbardziej sens kupić iPhone'a 14 Pro jak stanieje, o ile stanieje, nie sądzę, żeby dużo staniał. Ale jeżeli uważasz, że w ogóle jest sens posiadać iPhone'a, to tak, można kupić 14 Pro i można być z niej całkiem zadowolonym. Nie wiem, jak tam z update'ami jest w tej chwili jeszcze. Nie, no jeszcze długo będą, także wiesz, no jeżeli wiesz, no każdy woła iPhone'a, no to po prostu każdy jest dobry, bo dziecko to by się nawet ucieszyło i z 13, nie? Tak, tak. Można się ucieszyć z dowolnego iPhone'a. Jeżeli ci pasuje ten iPhone, to go kup po prostu. Ważne, żeby z daleka było widać, że to jest iPhone i tyle, no. Tu akurat... Wracając do Vivo, to nie jest jedyny, który w tym tygodniu wyskoczył, bo Chińczycy jeszcze pokazali Vivo Y37 Pro. Też fajna bateryjka, bo 6000 mAh, procesor zdaje się trochę mniej fajny. A nie, jest Snapdragon 4, także trochę mniej, nie jest najgorzej, ale widać, że to jest minimum. No i wyświetlacz IPS-owy tym razem, a nie AMOLED. 6,68, ale niestety tylko w HD z plusikiem pracujący. Pamięci jest wystarczająco, jest zdaje się tylko jeden tier 256 plus 8, aparaty fotograficzne bardzo podobne do tego poprzedniego, bo jest 50 plus 2, z przodu jest gorzej, bo jest 5 tylko. Także mówię, z aparatami u Chińczyków, jeżeli chodzi o chińskich producentów, to jest coraz gorzej. No dobra, to pomyślmy było jeszcze z Vivo. Jeszcze no ten najnowszy. Tak, dzisiaj. Oni go w ogóle śmiesznie zapowiedzieli, bo wczoraj już całe w zasadzie specyfikacje podali, a dzisiaj tylko dołożyli ceny do tego. T3 Ultra, nazwa nieprzypadkowa, no bo to jest średniak, a jednak wodoszczelny, jednak z porządnym ekranem, bo 1,5K AMOLED. Przypominam, że iPhony też są wodoszczelne, też mają IP68. A ten... No dobra, ale są iPhone'ami, a nie średniaczkami, bo do ceny zaraz dojdziemy. Jest AMOLEDowy ekran, jasność do 4500 nitów, oczywiście szczytowa punktowa, czyli wiecie, ta razem z kręgosłupem długość.
Bateria fajna, bo 5500 z 80-watowym ładowaniem, czyli też nie biednie. Czekaj, Adaś, przepraszam, wybacz, przerwę ci. Słuchajcie, jaką petycję można podpisać odnośnie nierówności związanych z iPhone? Że nie mamy AI-ów. Tak? Okej. Okay. A ja czyniam, a poza tym uważam, że my jako ludzie opisujący to wszystko i oceniający nie powinniśmy takich rzeczy po prostu podpisywać z jakby z założenia. No to jest... Nie, znaczy ja przede wszystkim z założenia nie podpisuję takich rzeczy, bo mam gdzieś podpisywanie takich rzeczy, ponieważ takie rzeczy nie przynoszą żadnych efektów niestety. A to swoją szosą. Mieliśmy w Polsce kilka tych takich zbiorowych, jak to się nazywa, referendów, tak? Których nikt nie wziął pod uwagę w ogóle. Tak, ale no bierzmy pod uwagę, że Polska jest krajem trzeciego świata. Jakby to cała Unia Europejska się podpisała, to może. Ale umówmy się, że jeżeli się Niemcy za to nie wezmą, to nas to mają głęboko. I jakby wróćmy do tematu Vivo, bo jeszcze chciałem dodać, o baterii powiedziałem. Dimensity 9200 plus, 12 plus 256 giga. Z aparatami trochę biedniej, bo 50 plus 8 z tyłu, 50 na przedzie. I cena 1525 w Indiach, czyli już w miarę blisko nas. Nie najbliżej, ale już bliżej niż Chiny. Vivo jest taki trend, że im lepszy smartfon, tym gorsza bateria. To oczywiście nie ma na co narzekać, bo jest 5500, niemniej no. Te dwa tańsze, o których mówiliśmy wcześniej, jeden 6,5, drugi 6, no sorry wielkie Vivo, no ale ja dlaczego? Wiem, ale ten jest fajniejszy, no po prostu. No jest fajniejszy i ma gorszą baterię. No ładowanie ma co prawda lepsze, ale bez przesady może. Nie mógłby być i fajny, i mieć największą baterię możliwą. Naprawdę nie mógłby. Oj, jeszcze mi się coś przypomniało. Bo Vivo, przebałkowaliśmy już wszystkie Vivo, czy jeszcze jakiś został? Chyba wszystkie. Dobra. To ja z dzisiejszych jeszcze newsów. Słuchajcie, marka Tecno pokazała dwa składaki nowe. Oni już mieli dwa składaki wcześniej. Teraz po prostu jest druga generacja Phantomów V. Phantom V Flip 2 i Phantom V Fold 2. No cóż, no, napędzane oba MediaTekami z nie najgorszymi aparatami. Oba mają gwarancję na 400 tysięcy cykli składania, rozkładania, czyli też nie najgorzej, sobie przeliczcie. No i tak, ten Fold od nich to ma formę Folda. MediaTek Dimensity 9000 Plus, 350 z tyłu, a jeżeli chodzi o aparaty, główny z optyczną stabilizacją, prawda, tele dwukrotne, czyli takie sobie portretowe i szerokokątny, dwa 32-megowe aparaty do selfie na zewnątrz. Bateria fajna jak na Folda, bo 5750 i 70-watowe ładowanie. I słuchajcie, dobra, ceny za chwilkę. Natomiast Flip w zeszłorocznym miał malutki ekranik. Ten Phantom V Flip 2 ma już ekran no, na miarę Motorola, bo ma mniej więcej taki ekran jak ten tańszy Razer z tego roku, czyli już duży, ale nie na całą klapkę zewnętrzną, ale już z komponowanymi aparatami fotograficznymi. Żeby nie było zabawniej, to jeszcze od Motorola ściągnęli, przepraszam, zastosowali podobne rozwiązanie jak Motorola, mianowicie animowaną postać, która się przewija na zewnętrznym ekraniku. Tu włożyli Dimensity 8050, 32 do selfie i 250 na zewnątrz, czyli znowu zaleciało mi Motorola. Bateria 4720, też duża jak na klapkę. Adam, Szcześniak ma Tecno, tak? Jakoś reklamuje to Tecno Szcześniak, bo ja powiem szczerze, nie oglądam telewizji. A kto to jest Szcześniak? Taki śpiewający pewnie. Jakiś jeden. Tak? Mietek? Mietek? Nie Mietek? Nie sądzę. To ja nawet nie wiedziałem. Ja zapomnę, że ktoś taki istnieje. Ale teraz słuchajcie najlepsze. Te dwa Tecno zadebiutowały, nie zgadniecie gdzie. W Granie. Teraz nam się przewija przed oczami obraz pogrzebu z charakterystyczną muzyczką w tle, a ja wam powiem ceny. A panowie w czapeczkach takich furażelki? Kto nie widział, to niech żałuje, ale Jezus, już mi ta nuta gra w głowie. Wyobrażasz sobie, co to jest za earworm ta piosenka? Big Boy ma się tak, że jedna jest na Polskę, a druga jest na świat cały. To znaczy ta to Polska samo. Też może być oczywiście na świat cały, tylko tam są inne języki po prostu. Tam jest w języku language głównie plus inne. Jak zajrzysz sobie na MGSM-a na górę, to tam widzisz, że jest wybór języków. Jak sobie wybierzesz inny język niż polski, to się w
klikuję GSM Choice po prostu. A, kolega chciał napisać, że chrześniak ma tekno. Chrześniak, ja myślałem, że chrześniak. Zmietek normalnie. Ale fajne przejęzyczenie. Ale wracam do cen jeszcze szybciutko, bo jeżeli chodzi o te tekno, to tak. Klapeczkę wycenili na 2400 z groszami w Ganie, a Folda wycenili na 4 z groszami. No ciekawe, ile by wyszło u nas, ale boję się, że no przy tych cenach to ok, ale myślę, że Ghana ma inny system podatkowy niż my i u nas te telefony musiałyby być droższe i w tym momencie to biorąc pod uwagę no to, że Tekno u nas jest marką mało znaną jeszcze i początkującą, plus możliwości mediatek, zaraz by się ludzie krzywili, no to bym cienko widział. Afryka staje się świetnym rynkiem zbytu najwyraźniej. Ale, nie no, słuchajcie, Tekno jest jedną z potęg w Afryce, tak? Zresztą druga marka trężczyna, czyli Intel, tak samo. No z tym, że oni do tej pory sprzedawali tamte najtańsze smartfony. No, ale widocznie, no, słuchaj, wiesz, jeżeli w Ganie robią takie wypasione pogrzeby, to wiesz, i telefony trzeba mieć wypasione, no. A poza tymi dwoma Tekno pokazało jeszcze Powa 6 Neo 5G, to też dzisiaj. Taka zupełna świeżynka. I to jest, nie wiem, czy coś ciekawego. No fajny smartfon 5G, jeżeli chodzi o specyfikacje, nie jest najgorszy. Mimo tego, że wyświetlasz tylko HD z plusem, ale jest Dimensity 6300 na przykład, który złym procesorem nie jest. Jest 5000 mAh bateryjka. Z pamięcią jest tak, że są dwa tiery, 6 albo 8 RAM-u i 128 albo 256 flesza. 128 megapikseli plus 8. Z tyłu są, co prawda, wygląda jakby były dwa aparaty, ale oni podają tylko jeden, nie podają danych drugiego. Smartfon wygląda, no cóż, poprawnie wygląda. Tyle można o nim powiedzieć. Trzy kolorki będą. I to właściwie tak, tyle. No tu kolega w międzyczasie napisał, że chrześniak ma Sparker 20 Pro i nie narzeka, bo to generalnie nie głupi telefon, jest biorąc pod uwagę jego cenę. No i tutaj ta Powa też, zresztą przyjechała do mnie też w międzyczasie jakaś Powa Tekno, ale jeszcze nie zacząłem się ją na dobre bawić, ale jest fajna, bo ma światełka, już mi się podoba. Kurczę, prosta rzecz, mała cieszy, ma stereo, ma AMOLED-a, a jest tani. No kurde, no. Podoba mi się, znaczy podoba. Fajnie, cieszę się, że są firmy, które stosują agresywną politykę cenową na wejście, bo my, biedni Polacy, dzięki temu możemy sobie kupić całkiem dobrze wyposażone smartfony, o ile pod warunkiem damy kredyt zaufania marce, no bo jeżeli zapali nam się lampka znowu iPhone'a, no to sorry, memory, już nic nie zrobimy, nie? No ale jeżeli otworzymy się na nowe, to no ja zachęcam, bo powiem wam tak, że brałem się za ten telefon za każdej tej drugiej marki też, tak przychodził jak zajeżdża, że patrzę, choroba, no działa, jeszcze działa, ciągle działa i w dodatku do ceny to wszystko się dobrze klei. Cholera, no może to jest jakaś droga, nie? A na pewno jest to sposób na zaistnienie na naszym rynku, no i tyle, no. Cieszmy się, że jest niedrogo. Czy Vivo V23 warto jeszcze trzymać? Tak, działa? No to jak działa, to nie ruszaj. Kamil, z Kubotami to niestety jest tak, że jak trafisz dobry, to masz dobry, jak trafisz zły, to masz zły. Specyfikacje tak. O tych smartfonach nic nie mówią. To jest chiński producent, jeden z niestety z najgorszych chińskich producentów, który niestety nie jest w stanie utrzymać jakości swoich smartfonów. W związku z tym wszystko zależy od szczęścia. Tak, możliwe, że mama kupiła i będzie się cieszyła, tak, bo ma dobrego smartfona, a możliwe, że kupiła i będzie kleła i będzie musiała za dwa miesiące kupić następnego. To, kochani, o tym na live mówiłem, że wszystkie te chińskie marki na B, na i tak dalej, Kuboty, różne inne ulepfony są nierówne. Są nierówne, bo kupisz telefon i będzie wybitny. Fajnie wyposażony, niedrogi i dobrze działający. Weźmiesz inny model tej samej marki i się okaże, że to jest padlina. Ba, powiem więcej, weźmiesz dwa te same telefony tej samej marki, jeden będzie świetny i będzie z niego zadowolony, a drugi ci przysporzy kurczę siebie głosu. O, akurat to, co teraz powiedziałeś, to dotyczy również tych znanych marek czasem niestety. A no to też prawda, ale masz mi... Bo wystarczy drugi rzut smartfonów kupić na polskim rynku, na przykład z update'em oprogramowania, które sprawia, że smartfon przestaje być funkcjonalny. No tak, ale wiesz co, w przypadku dużych marek szansa na wydarzenie się tego jest
powiedzmy poniżej 50%. Niewiele, ale poniżej. Natomiast w przypadku chińskiej marki... Pogadaj z tymi użytkownikami znanej marki, którzy nieraz mieli uceglonego smartfona. Znanej marki, powtarzam. No tego jest serwis, no, tylko wiesz. Z drugiej strony, wiesz, ze znaną marką odsyłasz telefon do serwisu, a z Kubotem... Oj, no to... wiesz co, naprawdę różnie to bywa, bo to jest co prawda znana marka, ale z serwisem to u niej bywa bardzo różnie. Ale wiesz, że serwis serwisowi nierówny i czasem nawet w ramach tej samej marki można mieć dwa zupełnie odmienne doświadczenia serwisowe, bo jedno trafiło do pana Henia, który kocha swoją robotę i jest zapalony do niej i pała entuzjazmem. A drugi telefon w tym samym serwisie tej samej firmy trafił do pana, kurczę, nie wiem, Kazia. Adaś, ale każdy serwis to jest ryzyko. Ja mówię o tym, że wiesz, uceglony smartfon to jest zawsze problem. I to uceglenie może nastąpić nie tylko właśnie w przypadku tanich marek chińskich, ale również w przypadku tych nieco droższych marek chińskich. Oczywiście. No. I wtedy jest dramat po prostu. Co prawda ta pomoc szybciej przychodzi, dlatego że jest więcej użytkowników. Jak więcej użytkowników zrobi raban, to producent prawdopodobnie szybciej zareaguje. Niemniej to jest zawsze rzeczywiście problem. No, zgadza się. No, bo natomiast mówię, no, ryzyko wystąpienia potencjalnych problemów w przypadku mało znanych chińskich marek, no niestety jest większe i tak samo, kochani, zapomnijcie o update'ach. Bo generalnie tak. W ogólnej masie te telefony otrzymują jedną aktualizację, pierwszą i ostatnią. Albo wcale. Albo wcale. Są takie jak z pudełka. No ale powiedzmy, że wgranie softu do telefonu w pudełku to też jest aktualizacja. Wcześniej nie miał żadnego. Tak, wszystkie smartfony są dobre, aby tylko się nie psuły. Kamil, masz rację pod warunkiem, że są dobre, bo jeżeli kupujesz nowego smartfona z 2 giga RAM-u na przykład, to nadal na rynku takie są, to on od początku nie jest dobry. Nie nawet dobry. Jeżeli nie jest zepsuty. Naprawdę. Dobra, wróćmy. Ja tylko wspomnę szybciutko, jak jesteście zainteresowani, zapraszam na MGSMA o tym, że dzisiaj debiutował w Chinach Redmi 14R 5G. Taniutki smartfonik z prostymi możliwościami, sprzętowo niezbyt fajny dla tych, którzy rzeczywiście oszczędzają na smartfonie, mają ważniejsze wydatki. A poza tym również w tym tygodniu jeszcze TCL pokazało 2 NXT Papery nowe. Z rodziny 50, do tej pory takich jeszcze nie było i to jest 50 NXT Paper 5G i 50 Pro NXT Paper w 5G. One się różnią z tego, co widziałem, chyba tylko w pojemnością pamięci, bo ten bez Pro ma 256 plus 8, a ten plus Pro, z plus Pro ma w 512 i 8 giga pamięci, a tak poza tym 108 megapikselowe aparaty, 8 do zdjęć szerokokątnych, 2 do makro, z przodu 32 megapiksele, oba oparte na Dimensity 6300, oba z wyświetlaczami 6 i 8, teraz strzeliłem, ale tak, oba z wyświetlaczami 6 i 8 Full HD pracującymi przy 120 hercach. To dla tych, którzy mieli TCL-a, bo to są smartfoniki nadal troszeczkę tańsze, dla tych, którzy są zainteresowani szczególnym wyświetlaczem, bo ja przypominam, że ten NXT Paper ich to jest wyświetlacz antyodblaskowy. W związku z tym, jeżeli ktoś miał, ktoś lubi, to może być zainteresowany. O bateryjce nie wspomniałem, 5000 z haczykiem niewielkim i 33-watowe ładowanie dla obu. No i jeszcze HMD Fusion. Dzisiaj musiałem poprawić niestety jednego komentującego, który się cieszył, że ma europejskiego smartfona. Co prawda nie mówił akurat o HMD Fusion, ale mówił o HMD. Cieszył się, że przynajmniej europejski smartfon. No i musiałem mu odpowiedzieć, musiałem go wyciągnąć z błędu, że to nie jest europejski smartfon. Ale byłeś delikatny? Co mówisz? Ale byłeś delikatny. Starałem się, bo pomyślałem, że to być może pierwszy raz człowieka komentującego, kiedy się rozczaruje, że HMD nie jest europejską marką. Ale musiałem, dlatego że jeżeli pojawia nam się komentarz na MGSM-ie, że ojej, przynajmniej mam europejskiego smartfona, to sprowadza po prostu innych użytkowników w błąd, co do meritum, bo to ani w Europie projektowany, ani w Europie produkowany. Króciutko, no to generalnie nie ma czegoś takiego, nie istnieje smartfon produkowany w Europie od A do Z. No. Nawet jeżeli ktoś by poskładał smartfona w Europie, to umówmy się,
złożony będzie z klocków produkowanych głównie w Chinach. Bardzo mi się podoba, jak pod jednym z filmów u nas na TikToku się mędrcy i badacze Pisma Świętego pieklą. Jak ty mogłeś powiedzieć, że to jest zegarek polskiej firmy? Przecież pizza made in China. A czy ja powiedziałem, że to jest zegarek wyprodukowany w Polsce, czy jest polskiej firmy? Kochani, nauczcie się słuchać ze zrozumieniem. I tyle. Tu jest tylko jeden prosty apel. Firma jest polska, a to, że produkt pochodzi z Chin i tam został wyprodukowany i najprawdopodobniej zaprojektowany także, no to już jest inna para kaloszy, ale firma jest polska. I przy czym, jeżeli chodzi o taką ścisłość zupełnie, ja się oczywiście mogę bronić, czy ktoś, kto używa takiego smartfona, może się bronić, dlatego że chińskie firmy zatrudniają zarówno europejskich, jak i amerykańskich projektantów, zarówno europejskich, jak i amerykańskich inżynierów. Niemniej to nadal nie jest europejska czy amerykańska myśl techniczna, tylko są to niestety firmy, które zatrudniają, w związku z tym biorą jakby na siebie to, że to jest ich smartfon, one go produkują. Powiedział, zarobiście ważną rzecz, kochani, w drodze globalizacji mówienie o produkcie narodowym nie ma najmniejszego sensu, bo nie istnieje coś takiego jak produkt narodowy. No, wymieńcie mi jakikolwiek polski samochód. Nie istniał nigdy. Wymieńcie mi jakiś, nie wiem... Syrenka była polska przecież, nie? Ja bym się też upierał, że bazowała w głównych założeniach na pewnym samochodzie z Niemiec, ale tu zdania są podzielone. Oczywiście obrońcy polskości powiedzą, że nie, ty świnio, jak śmiesz, Syrena była polska. No, był wspaniały samochód, jeździłem. Wiesz co, na którym niemieckim samochodzie? A w tej chwili nie pamiętam, ale... Aha. Goliat on się nazywał. No tak, Adam, ale Beskid nigdy nie wszedł do produkcji. No. Tak, i bardzo też mi się podoba legenda o Wielkiej Polsce, że Beskida na Francuzi podpierniczyli i zrobili sobie Twingo. Pominę już zupełny szczegół, że Beskid też nie był pierwszym samochodem o takim wyglądzie i takim, jakby o takich założeniach konstrukcyjnych. A nikt nie pamięta o tym, że Twingo zaczęło być projektowane wcześniej niż nasz Beskid i to raczej w drugą stronę mogło zadziałać, chociaż wątpię, bo myślę, że nie mieliśmy aż takich szpiegów przemysłowych. Słuchaj, ja cię spytam jeszcze jako ignorant, Poldek nie był polski? Oczywiście, że nie był. Polonez był karoserią zaprojektowaną, nowoczesną, nie powiem, żeby nie, i bardzo bezpieczną na tamte czasy, zaprojektowaną przez Włochów, nałożoną na archaiczne podwozie dużego Fiata, który tak naprawdę był jeszcze starszym Fiatem 1300. Więc była to bardzo, bardzo stara włoska konstrukcja z nieco nowszą włoską budą. Polskiej myśli w tej technicznej to tam było, no bo tam jakieś pewnie konsultacje były, typu chłopaki, u nas trzeba dołożyć osłonę michy olejowej, bo mamy drogi, jakie mamy, na przykład, nie? O, Adam tutaj rzucił tarpanem jeszcze. No, tarpan częściowo tak, przy czym pamiętaj, co było bazą dla tarpana, na jakim podwoziu de facto on powstawał i co go napędzało. Nie mówię w późniejszych czasach, ale w pierwotnych założeniach. Też nie był do końca polski, ale wyglądał bardzo polsko. Był toporny, przaśny i siermierzny, taki polski z gruntu. I wyglądał jak wyklepany młotkiem. Do końca produkcji. Także nie, kochani, polska motoryzacja nigdy, nawet przed wojną, ja wiem, że są różne opinie, ale moja jest taka, że nawet przed wojną to byśmy nikim w świecie motoryzacji tak zostanie. Natomiast teraz całe szczęście, że mamy globalizację i nasi inżynierowie mogą pracować w światowych koncernach i nawet sobie sprawy nie zdajecie, co gdzie jest produkowane. Jak macie końcowy wyrób, ja wam mogę częściowo powiedzieć, gdzie w ogóle, kto zaprojektował? Mnóstwo Polaków pracuje w fabrykach za granicą. Wiem, bo zwiedzając fabrykę Porsche, co chwila słyszałem bardzo przyjaźnie i polsko brzmiące słowa. Bardzo mnóstwo inżynierów, projektantów, designerów pracuje. Chociażby przypomnę nazwisko, poszukajcie sobie Justyn Norek, co projektował. Także ten, a jeżeli chodzi o produkcję samochodów, to też nie można powiedzieć, że na przykład, nie wiem, teraz na rympą. BMW jest niemieckie. Super. To ja wam powiem tak, że z okna widzę fabrykę, gdzie są produkowane uszczelki do większości modeli BMW.
Parę kilometrów na południe ode mnie jest nieduża manufakturka, bo to nawet nie jest fabryka, tylko jest firma polska, która produkuje dla BMW chromowane elementy do zagłówków. I to mówię tyle, co mam w zasięgu, powiedzmy, 15 minut jazdy rowerkiem. Także też, no i teraz jaki to jest samochód, no niemiecki? No jak to niemiecki samochód z polskimi uszczelkami? Kto to słyszał? Także widzicie, i tak samo jest z zegarkami, ze smartwatchami, ze smartfonami, generalnie ze wszystkim. Globalizacja. Część zrobił Hindus, drugą część Polak, trzecią część, nie wiem, Jamajczyk, poskładał to do kupy Chińczyk, w fabryce należącej do amerykańskiego koncernu. No i co się stało? Duma narodowa ucierpiała, no to ją schowajmy głęboko, bo to jest bez sensu. No, star. Dobra, tu widzę, że kolega bardzo usilnie próbuje pokazać, że Star 276 to była jedna z lepszych maszyn tej klasy na świecie ówcześnie, ale czy on był całkowicie polską myślą techniczną, no a jakie na przykład miał mosty, kto dostarczał mosty napędowe? Sprawdź, ja już nie będę mówił, bo zaczynam nudzić i większość ludzi już posnęła, jak ja się rozgadam o samochodach, to ja pierdzielę, sam się siebie boję. Natomiast no, takie pierdółki. No i właśnie tu znowu niuansik, nie? A wracając do HMD Fusion, moi drodzy, taki standardowy smartfonik z 5G, najtańszy możliwy procesor, chyba Snapdragona, czwórka generacji drugiej, IPS-owy wyświetlacz HD z plusem pracujący. No fajnie, że jest obsługa 5G, fajnie, że jest obsługa kart pamięci, fajnie, że jest 108 megapikselowy aparat. Inna sprawa, jakie zdjęcie robi, mam nadzieję, że świetne. Jeśli chodzi o pamięć 128 plus 6, diabli wiedzą, może się pojawią jakieś inne tiery ktusztowe, ale możliwe, że wcale, że nie. No, czy się jest 628 i 856, z tego co widzę w zapowiedzi, przynajmniej tak było prasowych. Już jestem chyba zmęczony, ale to specyfikacje w tym telefonie można wszanić, naprawdę, bo nie ona tu jest istotna. Istotne jest to, że ten telefon, no, momoduły. Można sobie dołożyć, nie wiem, pokrowiec z lampką, można sobie pady do tego dorobić, dołożyć, dopiąć. No, części zamienne, on jest tak, HMD Fusion umożliwia wymianę akumulatora, wyświetlacza i innych kluczowych komponentów, a części zamienne można otrzymać od producenta przez następne 7 lat. Mam takie w głowie przekonanie, że był już jeden producent, który próbował sprzedawać smartfona z modułami. No, to ma to jeden, bo ja znam przynajmniej trzech. No spoko, to znaczy nie, no jakbyśmy wzięli od początku funkcjonowania w branży, to byłoby tego jeszcze więcej. Niemniej, pamiętam jednego, który spektakularnie, stosunkowo niedawno, bo raptem kilka lat temu, próbował sprzedawać smartfona z modułami dodatkowymi i jakoś to się nie przebiło, to znaczy kompletnie. Nie kontynuował polityki sprzedaży w ten deseń. W związku z tym, być może fajna zabawa, są ludzie, którym się to podobało, ale to chyba nie jest sposób na sprzedaż smartfonów. No, ale HMD musiało się czymś wyróżnić, bo tak samo mamy to, że możesz sobie samemu naprawić telefon. No to mamy też od dawna już firmę Fairphone, która ma w tej chwili chyba piątą generację tego telefonu. Marka dla geeków. No, to, że ta firma od 5 lat tłucze smartfony ponad, no bo piąta generacja na rynku smartfona, w zasadzie już będzie szósty, bo w tym roku poszli po rozum do głowy i nie wypuścili kolejnego smartfona, tylko obniżyli cenę poprzedniego do rozsądnego poziomu. Też robią telefon, który możecie sobie, znając podstawy obsługi śrubokręta, samemu rozebrać i złożyć po drodze, wymieniając co należy. No istnieją, tak? Czyli ktoś to musi kupować, natomiast no, do mainstreamu to nie przeszło, tak? I też ciekawe dlaczego. Może my wcale nie chcemy gmerać we własnych smartfonach, aczkolwiek myślę, że no, możliwość wymiany baterii to by się czasem przydała, chociaż... Wiesz co, do momentu, kiedy nie będzie tak, że zepsuje ci się aparat fotograficzny, będziesz mógł pójść, przepraszam bardzo, do Biedronki i kupić sobie tam moduł fotograficzny, zdjąć obudowę naciskając przycisk, wyjąć jeden, włożyć drugi, zamknąć obudowę z klapnięciem i to od razu zadziała, to do tej pory samodzielne rozkręcanie smartfonów nie będzie miało sensu. No nawet wtedy nie będzie możliwe, bo jak pójdziesz tam, gdzie powiedziałeś, to się wywalisz o paletę.
No, no trochę tak. I wtedy telefon już ci będzie i tak wszystko jedno. Trochę tak. Ja myślę, że zresztą elektronika idzie też bardziej w kierunku, mimo tego, że co prawda Unia Europejska próbuje wymuszać, że żeby to było naprawione. Nie, no kurczę, wszystko jednak podąża w stronę unifikacji. Prędzej czy później będziemy mieli smartfony, których w ogóle się nie da rozebrać. Jak się poprzyją, to się będzie wymieniało na nowy. Kwestia tego, w jaki sposób. To co prawda jest jeszcze pieśń dalszej nieco przyszłości niż bliższej. Niemniej prędzej czy później tak będzie. Tak było z telewizorami, tak było z większymi urządzeniami wszystko elektronicznymi. Wszystko będzie jednorazowego użytku. Dokładnie. No ale teraz a propos, bo mi się przypomniało, sąsiad sobie kupił chińskie auto, nie? Się pytam, gdzie masz serwis? No, w Warszawie. Mówię, a jak ci się zepsuje? No to przyjadą i zabiorą. Mówię, no i co, będziesz bez samochodu? Nie wiem. No może dostanie zastępcia, ale no samo to, nie? No i pytanie, jak długo będzie jeździł, bo samochód już pojechał na serwis, ale to mniejsza o to. Chodzi mi o to, że wszystko się robi jednorazowe. Od kurcze, zaczęło się od małego AGD, bo ja jeszcze pamiętam dzisiaj, jak mój tatuś naprawiał kurcze mikser Zelmera, rozbierając go na części pierwsze. Kto by dzisiaj naprawiał mikser? Idzie, kupuje jakieś chińskie badziewie za 4 ekologia, znowu czekaj, mikser. Mamy pytanie o ekologię, moje ulubione. Ekologia dzisiaj polega ekologia? Na wszędzie. Tym, żebyś kupował jak wszędzie. Najwięcej nowych rzeczy. Wymieniał stare na nowe, bo no. Te nowe są bardziej ekologiczne. Nie na tym, żebyś używał starych, ile się da, bo to jest ekologiczne. Nie, wtedy jesteś nieekologiczny. Tylko masz kupować nowe. Masz kupić mają nowe. Nowe, bo one są bardziej ekologiczne niż stare. Tak. Do momentu, kiedy nie przestaną. Bo będzie takie miejsce w przyszłości, kiedy przestaną i będziesz musiał znowu wymienić na nowe. Na no tym tak, dzisiaj ekologicznego. Wiesz, to jest fajne, bo ty się nie martwisz. Kupiłeś sobie nowe urządzenie zrobione ze stopów Biedum i Chinezium i ono podziała rok. Cześć, Adam. A no to cześć. Podziała rok. Potem je wyrzucisz, ale ono ci znika. Ty pozbyłeś się balastu w postaci starego, nieekologicznego urządzenia. Nowe będzie zużywało o ułamek procenta mniej energii. Tamto stare to sobie pojechało już na wysypisko do Afryki, już nas to nie obchodzi, bo Afryka to jest inna kula ziemska i tam się Na nas. Meduzy już je zjadły w ogóle, bo wpadło do rzeki, później do oceanu i zjadły je meduzy i wieloryby. Tak, nasze baterie też na spokojnie nam nie zaszkodzą, bo przecież my tutaj się biczujemy, prawda, musimy mieć papierową słomkę do drinka, która psuje smak i się roztapia, ale nieważne, grunt, żeby biznesmen poleciał sobie jetem po fajki, a dzieci w Afryce miały co wygrzebywać. Wiesz, co ostatnio słyszałem na bardzo popularnym kanale naukowym, że no. Zareklamuję? Ostatnio słyszałem, że Polska zobowiązała się swego czasu do wymiany eternitu całego do roku 2030. I właśnie się okazuje, że nie zdążymy. Ojej, kto by pomyślał, że przecież ludzi na to nie stać. No, masz wywalić daw, kurde, z ogromnej stodoły. Ale ostatnio nawet a propos chodzi, kurczę, fajne zdjęcie, że ktoś sobie pierdyknął fotowoltaikę na dachu eternitowym. Zarąbiście to wygląda. Czyli wychodzi na zero. Nieekologiczny eternit zrównoważył ekologiczną energią. No i on już chyba nie musi ruszać eternitu, bo jest chroniony przez foto. Tak, no eternit w znaczeniu azbest. No, eternit to jest beton plus azbest. W związku dokładnie, z tym no, tak, co o azbest jest eternit, chodzi. Tak. No ale no wiemy, o co chodzi, tak. Nie, no to jest w ogóle... Ekologia jest wspaniała. Ekologów kocham po prostu miłością pierwszą, szczególnie jak mi się przykleją do jezdni. I nie wypada mi ich rozjechać niestety, bo taka jest poprawność polityczna, ktoś by miał do mnie żal może o to. Po prostu wspaniale się pije z papierowej słomki, wspaniale się chodzi z papierową torbą do sklepu. Uwielbiam te papierowe torby, szczególnie jak wkładę, każdy kto niósł piwo z lodówki w papierowej torbie wie o czym ja mówię. A bo to sześciopak powinieneś kupować jakiś taki w specjalnej papierowym koszyczku. Nie no, sześciopak to niesie za folijkę, to nie ma problemu. No to nie kupuj pojedynczego piwa, to nie będziesz miał problemu z torbami papierowymi. Albo nie, źle, ja bardzo źle się zachowuję, ja powinienem pić ciepłe. Bo przecież lodówka, to ten gaz szkodzi w lodówce, lodówka zżera prąd i w ogóle emituje, ojej. No, to jest najgorsze.
Gaz w lodówce już nie szkodzi, bo wymienili na taki, który nie szkodzi. Dawniej szkodził i powodował dziurę ozonową. No tak. Teraz mamy dziurę ozonową już znacznie mniejszą. I w tej chwili są różne gazy, które już nie szkodzą aż tak bardzo. Tak, no każdemu, kto tak, że tak powiem, ochoczo na to przystaje, proponuję spróbować podpalić starodawny freonowy czynnik z klimatyzacji samochodowej, a kontra ten, który jest obecnie stosowany, ten zdrowy. Adam żartuje, nie próbujcie tego robić, broń Boże. Nie, ale serio to nie próbujcie. Natomiast kilka osób w naszym kraju w ostatnim roku, o czym pewnie głośno się nie mówi, prawdopodobnie z powodu tego czynnika spłonęło w samochodach żywcem. Bo pożar jest bardzo szybki, bardzo gwałtowny, a to jest wopór łatwopalny. Ale przy czym Adam też w tej chwili mówi o pogłoskach różnych i domysłach. Spalił się samochód. Poczytajcie sami. Tak, spalił się samochód. No samo zapłon samochodu zdarza się, w końcu tam jest benzyna, prawda, ta niedobra, ble, ble, ble. No, to tak samo jak ktoś, wiesz, no, spróbuj podpalić, kurczę, ropę, Liza. Też powodzenia życzę, nie? Będziemy kończyć, słuchajcie, chyba powoli. Tak, tak, kochani, życzymy Wam bardzo fajnego tygodnia nadchodzącego, bardzo fajnego weekendu, chociaż ponoć ma padać, ale to i tak spróbujcie się chociaż dobrze bawić. W deszcz też można robić fajne rzeczy samemu z samicą. Cześć, Sławek, leśne dziadki też pozdrawiają. No, super, cześć, Sławciu. Także... No tutaj kolega już widzę, że też trochę wie na ten temat, co tutaj, że nie szkodzą do momentu podpalenia, bo potem już tak, szkodzą. Tak. No, słuchaj, wiesz, no to generalnie wiem z takich rzeczy, które nie szkodzą do momentu podpalenia. Dobra, i co, za tydzień się widzimy, co my mamy, co to za dzień będzie za tydzień? Chyba piątek. Znaczy... To ja wiem, ale nie, dobra, 20, czyli 20, moi drodzy, widzimy się, myślę, tradycyjnie w piąteczek, a jak będzie inaczej, to ja Wam na live'ie z dzień, dwa wcześniej o tym powiem. Spróbuję Wam coraz częściej robić te live'y, bo strasznie mi się podobacie jako publiczność, jesteście mega fajną i pozytywną publicznością, a do tego jeszcze inteligentną, co bardzo rzadko się w tym kraju zdarza, więc coraz chętniej te live'y robię. Także, kolega tu ma dobrą radę. Serwis streamingowy popularny i chill. Znaczy nie wiem, czy akurat ten, bo akurat ten bardzo często wyborem swojego repertuaru mnie raczej nie chilluje, jak włączam jakiś film, ale inny można to wolny włączyć. Jeden lubi rodzynki, inny lewatywę. Może być równie dobrze dobry film ze starego kopalnego DVD. Albo... Czarna płyta, co osobiście ja wszystkim rekomenduję i polecam, byle z dobrą zawartością. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dzięki, że wpadliście. Zapraszamy Was za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć. Cześć.